rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz, kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabuni, to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: widziałam Pana i to mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wstań i zmówmy.
сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині і присно, во віки віку. Prawosławne świątynie są orientowane i dlatego wejście przez które
żeśmy się znaleźli, to zachód. Obdarz nas na wschód. Boga Jezusa Chrystusa w teologii często nazywamy wschodem. Nie jako pojęcie geograficzne, a jako światłość Boża, która ciągle z nami przebywa. Ja to ilekroć będziecie koło świątyni prawosławnej, gdziekolwiek, jeśli ta świątynia była konsekrowana jako świątynia prawosławna, bo czasami służymy jej w innych pomieszczeniach, to pamiętajcie, wchodzicie przez zachód, naprzeciwko macie wschód, tu jak siedzicie, goście nasi szlachetni, tam jest północ, za wami południe Piotrków, tam Włocławek. I wtedy przy świątyni prawosławnej niepotrzebna busola i niepotrzebny kompas. Busolą największą naszą jest Chrystus. Na Niego i kierujmy strzałki i zegarków naszych i strzałki naszych serc. Oto teraz my gości naszych zagranicznych i naszych gości łódzkich serdecznie poprosimy na małą szklankę herbaty do naszego domu, a wy bracia, siostry, pomaleńku kłaniajcie się relikwiom świętym. My przyjdziemy potem, bo służyć litanie do świętej Marii Magdaleny. Ustalimy potem, jak długo świątynia będzie otwarta. Bracia nasi są już zmęczeni, dobrze zmęczeni, uśmiechają się radośnie, ale przecież po ludzku są zmęczeni. Wielkie odległości i stanie u relikwii, bo zawsze któryś jeden z nich dyżuruje, pilnuje. Oni jutro będą z nami. Świątynia dzisiaj tak długo będzie otwarta, jak ustalimy, jak długo wy tu będziecie. A potem o 6:30 rano otwieramy świątynię, być może relikwie, które zabierzemy w odpowiednie miejsce, potem na noc powrócą do świątyni.